Pieniądze zebrane podczas wizyt po kolędzie wprawiły księży w zaskoczenie. Duchowni pobili rekord i postanowili wydać je w nietypowy sposób. Parafianie nie są przygotowani na to, co księżom zamierzają zrobić z pieniądzmi. Pieniądze przekazywane księżom podczas wizyt duszpasterskich są datkami, które parafianie przekazują dobrowolnie. Kościół w Polsce każdego roku odwiedza domy w okresie świąt Bożego Narodzenia, by spotkać się z wiernymi. Każdy, kto chce przyjąć księdza w swoim domu, może skorzystać z tej możliwości, wspólnie spędzając z nim czas na modlitwie i rozmowie. Tradycją stało się już, że pod koniec wizyty, ksiądz otrzymuje od wiernych pieniądze w kopercie. Datki mają zasilić konto parafii i przyczynić się do jej rozwoju. Jednak w pewnym polskim mieście księża zdecydowali się na zupełnie inne wykorzystanie zebranej kwoty. Wizyta duszpasterska 2020. Pieniądze zaskoczyły księży w województwie wielkopolskim. Padł w tym roku rekord. Proboszcz parafii w Chobienicach oficjalnie podzielił się z parafianami informacją o tym, ile pieniędzy udało się zebrać podczas zakończonej właśnie wizyty duszpasterskiej. Okazało się, że w tym roku księża z parafii w Chobienicach odwiedzili 500 rodzin, co pozwoliło im zebrać niemałą sumę. Pieniądze zebrane w Chobienicach to suma rekordowa. Jeszcze ani razu nie zdarzyło się, aby księża otrzymali aż tyle datków od swoich wiernych. Dzięki szczodrości parafian konto kościoła zasiliła kwota 37,4 tysiąca złotych. Ludzie są zadowoleni pod względem finansów osobistych i w pracy. Działa program 500+ i rodzi się u nas więcej dzieci niż w poprzednich latach. Kwota jest rekordowa, bo parafianie są u nas wyjątkowo zmobilizowani do dzielenia się, wyznał ksiądz Sławomir Ratajczak, proboszcz parafii w Chobienicach. Pieniądze z wizyty duszpasterskiej zostaną wydane w nietypowy sposób. Na co zostaną przeznaczone pieniądze, które udało się zebrać podczas kolędy? Przede wszystkim ksiądz postanowił, że zostaną wyremontowane dwa parafialne kościoły, które wymagają natychmiastowego podjęcia prac ze względu na swój stan. Proboszcz z własnej kieszeni dodał jeszcze 15 tysięcy złotych, które mają zostać wykorzystane podczas remontów. Jednak w ramach podziękowania ksiądz wymyślił nietypowe rozwiązanie. Dzisiaj grzeje, 1. Mocne słowa polskiego podróżnika w sprawie koronawirusa z Chin. Pewne jest, że zagrożenie dotrze także do nas 2. Sytuacja najgorsza od 50 lat. Oficjalne ostrzeżenie ministra, Polacy muszą się przygotować. Parafianie z okazji pobicia rekordu będą mogli uczestniczyć w specjalnie zorganizowanym dla nich koncercie. W ramach wdzięczności ksiądz zaprosił zespół Golec u orkiestra. Proboszcz ma nadzieję, że w przyszłym roku rekord znowu zostanie pobity, a do ich miasteczka przyjedzie grupa Pectus. Najlepsze newsy dnia,
Źródło, WP. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.